W dzisiejszym odcinku mogłoby się wydawać, że będziemy mieli do czynienia z budową, a tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z bitwą. Jaką bitwą? Bitwą na plusy i minusy, bo tych ten set jest przepełniony. Zapraszam na kolejną recenzję Klocki Blocki. Budę, budę! Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Blocki już od jakiegoś czasu na moim kanale, kurcze, są i udowodniły, że no trochę można by rzec z brzydkiego kaczątka, stałem się coraz bardziej pięknym łabędziem, że ta jakość się polepsza, że wszystko tutaj się dzieje dobrze, więc o jakich plusach i minusach ja mówię już zaraz, wszystko po kolei, moi drodzy. 196 elementów, KB6092, od 6 lat jest ten zestaw, jest to kolejny z zestawów budowlanych, już kilka tych zestawów u mnie się ukazało. Przede wszystkim, no właśnie, już na starcie mogę wam pokazać pierwszy plusik, co mi się bardzo podoba, a co nie mieści mi się w kadrze, kurczę, bo nie jestem przyzwyczajony do takich dużych setów. No to mamy tutaj alternatywy. Jak wiecie, jestem wielkim fanem alternatyw i niesamowicie podoba mi się, że i Blocki zaczęły takie właśnie oto pomysły nam tutaj podsuwać. Super, pierwszy ogromny plus. Kilka z tych zestawów, jak wiecie, u mnie już się nie akurat z tych chyba jeszcze nic się nie ukazało, ale ukazały się inne budowlane, na które was teraz, moi drodzy, serdecznie zapraszam. Przejdźmy jednak do tego zestawu, z którym spotykamy się tutaj dziś. Jak mówię, jest on pełny plusów i minusów. I może, żeby nie zaczynać tej recenzji negatywnie, zacznę od najważniejszej informacji i takiej, która cieszyła mnie naprawdę mocno. Przede wszystkim budowało się to przyjemnie. Musicie mieć informację, że świeżo przed tym zestawem w dniu dzisiejszym budowałem sobie zupełnie inny zestaw, a mianowicie zestaw z klocków Lego i dokładnie ta recenzja ukazała się dzisiaj też na moim bazowym kanale. Chodzi o ten zestaw. Miałem więc bezpośrednie porównanie do tego, jak buduje się, wiecie, Lego, a jak buduje się to. Oczywiście, Blocki buduje się ciutkę ciężej, jednak nie było to takie charakterystyczne dla innych niż Lego klocków, że czasem bolą nas palce. Nie, budowało się to wszystko w miarę przyjemnie. Raz tylko jakieś może mikro miałem tutaj faktycznie zacięcie, że miałem problem coś tam wcisnąć, dokładnie chodzi o tutaj te elementy. Także pierwszy i najważniejszy plus, że zbudowanie tych klocków po prostu jest przyjemnością. No, mamy plus, czas na minusik. Minusik był, kurczę, trochę taki, chociaż to już może być moje czepialnictwo. Uważam, że patrząc na rozmiar zestawu i ogólnie pudełka, no to chciałoby się, by jednak Blocki przy tych większych zestawach przeszło, osobiście uważam, na formę jednak książeczkową. Bo no kurczę, kupujemy taki zestaw, wydaje się on naprawdę super z zewnątrz i jest naprawdę super, ale gdy chytam taką instrukcję, no po prostu wolałbym książeczkową wersję. Jest to na pewno do poprawy i mam nadzieję, że to się zmieni. Mam tutaj też taką uwagę, że faktycznie to mogę być ja, ale dwa czy trzy razy z kolorami miałem problem. Mianowicie taki, że no wiecie, wydawało mi się, że coś jest czarne, a było szare i odwrotnie, ale to już może być moja starość tudzież wada wzroku. Niemniej po raz kolejny po prostu mamy to, co już mówię nieraz w Blockach. Klocki są ok. Gorzej z tą otoczką, typu instrukcja i tak dalej, ale jeszcze zaraz do tego przejdziemy, co i tak dalej. Drugi ogromny plus, jaki mogę tutaj wymienić i bardzo chcę go wymienić, to jest to, że, jeżeli mogę tak powiedzieć, Blocki kombinują. Ale kombinują w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jak Blocki zaczynały, były to od po prostu proste zestawy, wiecie, kółka, szyba, wszystko tak jak powinno być poprawnie, tak jak i chociażby tu mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, tak? Pojazd fajnie się obraca, mamy tutaj łychę, wszystko jest tak jak powinno być, ale tyle, gdzie tu gadżety, gdzie tu jakieś rozwiązania, nie było ich. A tutaj właśnie mówię, Blocki zaczynają kombinować. Spójrzcie, całkiem nowy element nam się tutaj pojawił, a w środku dodatkowo, gdy sobie zajrzymy, otworzymy, mamy schowany, no właśnie, gdy sobie już otworzymy, mamy schowany kubeczek. Chcę widzieć więcej, chciałbym widzieć więcej takich opcji, czyli właśnie nie tylko pojazd i a, jakoś to będzie, tylko właśnie ukrytych ciekawostek, ukrytych opcji, opcji bawialnych i tak dalej. I widać, że Blocki tutaj ewidentnie zaczynają iść w tą stronę, tak samo jak zaczynałem iść w tą stronę z nowymi elementami. Spójrzcie, pojawia się tu czy taka rura, czy pojawiło się radio. Wiele nowych, ciekawych elementów pojawia się po prostu w tych klockach. Co znaczy, że wiecie, nie spoczęli oni na laurach, że gdzieś tam, wiecie, ktoś powiedział, że są dobrzy, gdzieś to się sprzedaje, więc już jakby spoko. Cały czas kombinują, cały czas starają się być lepsi i to jest ogromny plus. Pamiętajmy też, że Lego, nie od razu Lego zbudowano jakby, nie? I oni też tam kombinowali i tak dalej. No i teraz, a contrario, przechodzimy do właśnie minusa, ponieważ no dobrze, mamy tu faktycznie nowy element, jednakże na niego trzeba uważać, bo gdy sobie
sobie, to bardziej poruszamy tą łychą. Jak widzicie, niestety ten element wypada. Oczywiście w statycznej wersji, albo gdy nie szalejemy tak jak ja, jest tutaj ok. Jednakże na przykład on jest do ulepszenia. To samo tutaj, super. Mamy taką klapę, gdzie mamy kubeczek, jednakże, no widzicie, ona się zapada. Nie ma tutaj tego systemu, by on go zatrzymywał jakoś bardziej w górze, przez co minimalnie ciężko jest go wyciągać. Są to takie mikrowatki do ulepszenia zdecydowanie, czy tak jak radio. Jest super, ale on jest 100% gumowe, moi drodzy, przez co też tak trzyma się, nie powiem, bo się trzyma, bo trzeba włożyć siłę, żeby to wyciągnąć, jednakże dużo bardziej wolałbym plastik. Jednakże w starciu plusów i minusów zdecydowanie uznaję to na plus. Oczywiście, to gdzieś jest pierwsza partia nowych części, pierwsza partia nowości, która będzie zapewne ulepszana. Gdzieś tam, gdy jakiś feedback dotrze do firmy, no to to po prostu będzie działo się z tym coraz lepiej, elementy będą ulepszane. No i lepiej oczywiście jest w tą stronę niż w drugą, że po prostu jakby nie robić nic. Jeżeli chodzi o te dodatki i gadżety, tutaj również chciałbym docenić, spójrzcie, dostaliśmy w opakowaniu troszkę takiego typu kamienia, dwa słupki, takie hopki tak zwane ostrzegawcze, no i jeszcze takie oto światło. No i a propos kombinowania, o którym mówiłem, tylko się przyjrzyjcie. Czy widzieliście, żeby w Lego kiedyś, czy gdziekolwiek ktoś takie mocowanie zastosował? O tym mówię. Bardzo mnie cieszy, niesamowicie wręcz, że ta firma kombinuje i robi coś, by być unikatową firmą, nawet jeżeli czasem im nie wychodzi, jak właśnie o tą rurą, o którą tu wspominałem, która potrafi czasem wypaść, gdy za bardzo sobie coś wygniemy. Czy tak jak tutaj, gdzie no lekko ktoś tego nie przemyślał, bo nie do końca dało się tutaj to szczepić. Przejść musimy sobie teraz do figurek, które moim zdaniem akurat, no różne można mieć o nich opinie, tak? Jedni je lubią, drudzy nie. Natomiast moim zdaniem coś w nich się kurczę poprawiło. Jakby widok chyba, jakby kiedy na nie patrzę, wydaje mi się, że zostały one poprawione. Mianowicie chyba tutaj trochę poszerzone w biodrach zostały. W sensie no wyglądają, uważam też, coraz lepiej, albo ja po prostu coraz bardziej się do nich przyzwyczajam. Podoba mi się również nadruk na buzi tego pana i ogólnie tutaj jest ok, chociaż żadnej rewolucji zdecydowanie nie ma. Pamiętać też trzeba, że te klocki pochodzą jeszcze z zeszłego roku. Nowością z 2022 przyjrzymy się niebawem i zobaczymy, jak kolejny progres tej firmy będzie się tutaj, prawda, prezentował. Natomiast naprawdę spoko, mamy tu jednego doświadczonego robotnika i drugiego widać takiego Krzysia, co przyszedł przedwczoraj na budowę. Oj, współczuję ci, będziesz dużo biegał, Krzysiu. Drugi pojazd natomiast prezentuje się w taki oto sposób, tu nic nie jest obrotowe. Fajne jest też to, po raz kolejny mówię, że spójrzcie, mamy łopatę. Coraz bardziej jest to więc wypełniane gadżetami i tego typu rzeczami, które po prostu powodują, że to nie jest po prostu set kółka, łyżka i tyle, nie? Jakby szyba, żeby nic się nie stało. Fajnie. No i moi drodzy, drugi pojaździk zdecydowanie jest słabszy. Widać, że jest tego praktykanta, ale ten pierwszy naprawdę budzi całkiem spory podziw. No bo też fajnie można tą łopatą sobie tu popracować. Ona jest też oczywiście w pełni obrotna. Bawi się tym dobrze. Nic się tu nie zacina. Kółka jeżdżą ok. No właśnie, kółka. Tu musimy przejść niestety troszkę do kolejnego minusiku. Mianowicie na opakowaniu mamy zaprezentowane zupełnie inne kółka. I nie jest tak, że zamontowałem je źle, bo nie da zamontować ich inaczej. Tu mamy takie. By nie było. Osobiście pochwalam ten wygląd. Cieszę się, że blocki coraz bardziej odchodzą od Lego. Coraz bardziej chcą być indywidualnymi klockami. Jednakże, no wiecie, no... boli mnie zawsze i niestety zawsze będę to wytykał jako błąd, jeżeli na opakowaniu mam zaprezentowane coś inaczej, niż jest w rzeczywistości. Dokładnie takie samo było jeszcze z innym elementem, już mi się nie chce teraz pokazywać, ale tu była odwrotność. Ten dół był czerwony, a wajcha była czarna. Oczywiście, są to takie, wiecie, mikrowatki, które tak naprawdę nie zaważą na tym, czy kupimy ten set, czy nie, bo raczej nikt dla tych elementów, które tu wymieniłem, ich nie kupował. Jednakże będę to, wybaczcie, zawsze wymieniał jako błąd, bo uważam, że to, co kupujemy, widzimy na okładce, to kupujemy i to powinno być w środku dokładnie to samo, a nie jednak trochę losowości. Ale wydaje mi się, że to wszystko jest spokojnie do poprawy. No właśnie, moi drodzy, mogłoby się wydawać, że tutaj dzisiaj dużo narzekamy. A i owszem, pamiętajcie jednak, że narzekamy w ten sposób w klockach z naprawdę ogromnym potencjałem. Zresztą nie bez powodu zajęły blocki wysokie miejsce w moim top 7 najlepszych alternatyw zeszłego roku. Alternatyw dla Lego, po prostu, bo ta firma jest dobra i kroki, które tu podejmuje, czyli ten rozwój, nowe elementy, okej, dzisiaj jeszcze może mikrowady mają, może nie do końca hulają, a może ja przesadzam, może majtam tym za bardzo i coś mi się tu nie podoba. Natomiast na pewno są krokiem w dobrą stronę i teraz tylko ulepszyć. Jeszcze raz powtarzam, nie od razu Lego zbudowano, hehe, że tak powiem. Nie od razu firma Lego była tak perfekcyjna jak jest i bardzo mi się podoba, że Blocki tutaj również robi dalej w tym kierunku w
wszystko, co może, by też być lepszym klockiem, mieć więcej urozmaiceń. I ja już to widzę chociażby po tym zestawie. A liczę, że tegoroczne zestawy dostarczą mi tylko jeszcze więcej tego typu niespodzianek. No, czas pokaże. Jednakże musicie wiedzieć, że blocki są naprawdę dobrymi klockami i nie powinniśmy na te wady patrzeć jak na rzeczy, które nam powinny przysłonić te klocki, bo absolutnie nie są aż tak istotne. To jest dobry klocek, to jest dobry zestaw i da się nim po prostu dobrze bawić, bez bólu, z pełną radością, co tu jeszcze, moi drodzy, dużo gadać. I na te wady po prostu musimy lekko przymknąć oczy, no z tą nadzieją, że będzie to poprawione wkrótce. A liczę, że będzie i wydaje mi się, że na pewno. Zobaczymy, przyjrzymy się długo nowym blockom. Zostawcie więc subskrypcję, by tych nowych recenzji nie przegapiać, moi drodzy. No ja was dzisiaj żegnam i idę dalej testować ten zestaw. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj. Bye!